Dzień dobry. Każdego roku o tej porze ogłaszamy nominacje do nagrody Książka Roku IBBY. Książka Roku IBBY. W dwóch kategoriach. Literackiej, i tą się zajmują nasze koleżanki i koledzy, a także kategoria ilustratorska, i to już nasza robota, tak? Trzyosobowego jury, które wyłania nominacje. I teraz chcę pokazać tą pierwszą, znaczy decyduje przypadek, która z nich jest pierwsza, tak? Dzieło Jacka Ambrożewskiego, uznanego, utalentowanego ilustratora, który tutaj dokonał naprawdę wyczynu, ponieważ to jest jakby jego opera omnia. Dał się poznać jako świetny ilustrator, a tutaj także jako autor tekstu. Stworzył książkę obrazkową, książkę autorską i jakby poszedł tymi samymi tropami, co osławione już książki Mapy Daniela i Oli Mizielnickich, a także Piotra Sochy Pszczoły. Ostatnio także nagrodzona książka Brud. A tutaj Jacek Ambrożewski zgromadził wiedzę o samolotach. O samolotach. I to jest imponujące, jak zdołał taką masę materiału w sposób czytelny, przejrzysty i przyjazny dla dziecka czytającego spakować, ponieważ ci nasi ilustratorzy, których wymieniłam, to są znakomici pakowacze, tak? Książek edukacyjnych, książek obrazkowych jest naprawdę na rynku mnóstwo, ale niektórzy radzą sobie ze spakowaniem tych informacji lepiej, a inni gorzej. I cały myk polega na tym, żeby te informacje były w miarę możliwości najbardziej przejrzyste. I tak jest w tym wypadku. Rysunek jest, z jednej strony jest dosyć umowny. Spójrzcie na tych pilotów. To nie jest Matejko. Ambrożewski nie jest Matejką. To są ilustracje, które są troszkę karykaturalne, a trochę śmieszne i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o wizerunki samolotów i różnych latających maszyn, to one są absolutnie korekt. Mało tego, Jacek Ambrożewski upchnął tutaj mnóstwo technicznych szczegółów. Wszyscy jako dzieci uwielbialiśmy przekroje. I tutaj te osławione przekroje z pewnością znajdziemy, a także proste schematy, które są tak sugestywne, tak zrozumiałe dla dziecka, a także jak się okazuje dla jurorek, które są całkiem dorosłe, że to naprawdę robi ogromne wrażenie. Czyli w tym wypadku ilustracja to nie tylko kreacja, to nie tylko taki narcystyczny popis umiejętności ilustratora, ale to także architektura książki, świetna inżynieria książki. Ten okazały format i klasa tej ilustracji z pewnością sprawi, że ta książka będzie obecna bardzo długo na naszym rynku, a także wróży jej karierę międzynarodową. Zobaczymy, co się wydarzy. Tyle Jacek Ambrożewski i jego ale odlot.